filmie przedstawimy projekt szafy wnękowej w programie CADEMAX. Rozpoczniemy od budowy korpusu, wykorzystując gotowe elementy z biblioteki. Wybieramy model korpusu z cokołem, a jego parametry definiujemy po kliknięciu wstaw. Trzy kolejne części szafy wstawiamy w identyczny sposób. Aby podzielić wnętrze szafy, wykorzystamy opcje dostępne w menu panel. Zacznijmy od dodania górnych półek w korpusie. Teraz pokażemy, jak przyspieszyć proces wstawiania półek poprzez powielenie ich opcją Szyk. Panele pionowe w korpusie wstawimy opcją panel dzielący. Resztę korpusu podzielimy używając powtórnie opcji panel, panel dzielący oraz szyk. Budowę korpusu zakończymy wstawiając przymyk między korpusem a ścianą. Wykorzystamy do tego blendę z biblioteki. Korpus za nami. W kolejnym kroku wstawimy do naszej szafy elementy uzupełniające. Zaczniemy od drążków.
która zawiesić na jednym z drążków organizera. Teraz dodamy szuflady. W tym celu otwieramy bibliotekę obiektów i wybieramy odpowiadający nam model. Przed wstawieniem szuflady pamiętajmy, aby wpisać jej prawidłową wysokość. Kolejnym elementem, który dodamy, będzie kosz cargo. Pora wstawić pantograf. Ostatnim krokiem będzie wypełnienie wnętrza szafy, powtórnie wykorzystując modele z biblioteki.
Warto wspomnieć, że w bibliotece programu CADEMAX znajdziemy tysiące bezpłatnych modeli mebli i akcesoriów, które pozwolą nam szybko zaaranżować każde wnętrze. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych filmów. Do zobaczenia!